dobry. 9 września wita Państwa Jolanta Zielińska. W okresie średniowiecza tworzyły się specjalne organizacje, które uczyły władać mieszczan bronią. Były to bractwa kurkowe. Również na ziemiach polskich w późniejszych czasach towarzystwa strzeleckie rozwijały się, chociaż ich zadaniem już nie była obrona miasta przed wrogiem, ale tradycje patriotyczne były w nich rozwijane i kultywowane. Po II wojnie światowej początkowo bractwa nie odgrywały znaczącej roli, ale po okresie przemian tradycje powracają i bractwa coraz śmielej sobie poczynają. Szczecineckie Bractwo Kurkowe reaktywowało się 25 lat temu. Posłuchajmy, jak to było. Krótki rys historyczny przedstawia się tak, że w 1614 Filip II tam dekretem ustanowił Bractwo Kurkowe w Szczecinku, oczywiście tym niemieckim, no bo takie było. Potem w okresie powojennym, no niestety, zakazano działalności bractw kurkowych. Było jedno tylko Bractwo Kurkowe krakowskie, które ma ciągłość całą. No i później w roku 1994 powstała taka grupa inicjatywna, takim małym kwitkiem zielonym, bo go mamy w aktach, że nie było jeszcze nawet nazwy określonej, żeby powołać jakąś taką grupę strzelecką. No i od takich 14 osób, które tam jest według listy, powołano zarząd tymczasowy, był to zarząd tymczasowy klubu strzeleckiego. No i potem przyszło, że zarejestrowano statut bractwa i powstała już ta nazwa Szczecineckie Bractwo Kurkowe. No i 25 lat mija właśnie w tym roku. No właśnie, 25 lat minęło. W jakiej jesteście kondycji? To teraz tak, osobowej 44 braci jest. Od 1994 do roku obecnego deklaracji złożyło 60 osób, czyli nie ma jakiejś tam dużej rotacji, jesteśmy taką grupą stabilną. Czy to są... W wieku też. No właśnie chciałem zapytać o młodzież, czy młodzież dołącza do Was? Powiem tak, no młodzież z racji tego, że się uczy, ona po prostu strzela z nami, uczestniczy we wszystkich uroczystościach, a między innymi tutaj też mamy tę drużynę młodzieżową i dziewcząt, i chłopców, nagrody dla nich mam przygotowane. Natomiast no, oni później z racji tego no, idą na studia, wyjeżdżają. I tak szczerze powiem, jedno, dwa nazwiska może byśmy znaleźli, że został ktoś w Szczecinku, osiadł, no i zapisał się do naszego bractwa. Dzisiaj świętujecie, a wspólnie z Wami świętują inne bractwa kurkowe, które do Was przyjechały skąd? No właśnie, to jest tak nasze, tak szczęśliwi jesteśmy, no, przyjechało 11 braz, tak z głowy powiem, Gdynia, Wejherowo, Kościerzyna, Gryfino, Sępólno Krajeńskie, Chojnice, Tuchola, Nakło. Dziękuję. Także dużo was było, było widać to podczas pochodu uroczystego. Prawda? I to budują. I właśnie takie historie budują bractwo. Właśnie to, że wzajem do ciebie przyjeżdżamy i to tworzy tą atmosferę niepowtarzalną. Dzisiaj walczycie na strzelnicy, o co? No właśnie, po 25 latach uważam, że mamy bardzo ładne nagrody, tarcze, jak tutaj widzicie, tarcza królewska, tarcza złoty strzał, sponsora. No i po raz pierwszy w tym roku mamy topór Warcisława. Wszystkie bractwa mają jakąś tam taką tradycyjną, cykliczną dyscyplinę w strzelectwie. My też mówimy, na 25-lecie trzeba kiedyś zapoczątkować i będzie teraz cykliczna impreza o topór Warcisława. No i zapytam o przyszłość, bo 25 lat za Wami, a co przed Wami? Macie jakieś plany? No tak, będę 5 lat starszy. Nie wiem, co będzie, ale staramy się rozwijać. To zresztą widać i po strzelnicy. Bractwa zauważyły, że nam pięknieje ten obiekt i chwała tutaj burmistrzowi Douglasowi. Powiem uczciwie, tak do kamery. No to cóż, życzymy Wam fajnego, wesołego świętowania i świetlanej przyszłości. Dziękuję ślicznie, na pewno postaramy się dalej w tym mieście uczestniczyć we wszystkich uroczystościach i uświetniać każdą z uroczystości, która będzie, gdzie dostaniemy oczywiście zaproszenie. Jubileusz, jak wspomniał starszy bractwa, był doskonałą okazją do świętowania. Uroczystość rozpoczęto mszą polową na terenie strzelnicy. Następnie szczecineccy bracia kurkowi i zaproszeni goście w mundurach ze sztandarami pojawili się na ulicach miasta. Bracia w brackich uniformach ze sztandarami w towarzystwie orkiestry prezentowali się wspaniale. Byli na Placu Wolności, gdzie oddano salut armatni. Przewodnicząca Rady Miasta, może trochę wystraszona salutem i armatą wycelowaną w ratusz, przekazała bractwu klucze od miasta.
Bracki pochód był widoczny na ulicach. Trafił też na dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich. Po wędrówce ulicami na strzelnicy rozpoczął się wielozadaniowy turniej strzelecki, a na strzelnicy gościł król Zjednoczonych Bractw. Proszę Państwa, rozmawiam z królem Zjednoczenia Bractw Kurkowych w Polsce, Rzeczypospolitej Polskiej, taka pełna nazwa. Proszę powiedzieć, co to takiego, co to za tytuł, bo nie każdy wie, o co chodzi. Raz na 3 lata odbywają się w czasie Kongresu Zjednoczenia, odbywają się strzelania o tytuł Króla Zjednoczenia RP. No to i na tym strzelaniu w Jarocinie na kongresie, w czasie kongresu, wystrzeliłem tam jako jedyny, ponad 100 tych strzelających było jako jedyny, strzeliłem 10 i uzyskałem tytuł Króla właśnie Zjednoczenia RP. Jest to bardzo prestiżowy tytuł. Tak, bo tylko król jest jeden w Polsce. Jest pan tutaj w Szczecinku po raz pierwszy tutaj na zawodach? Często bywam i byłem na 20-leciu i kura wystrzeliłem takiego porcelanowego, dużego. No, przyjaźnimy się tu z Bractwem Szczecinieckim, także i Zbyszek Lanka przyjeżdża do nas na tego. Skąd pan jest? Sępólnokrajeńskie. Całkiem niedaleko. Tak, koło Chojnic. Tu. Jest szansa, że tutaj z naszego Bractwa Kurkowego ktoś zostanie takim królem? No ciężko jest na tylu strzelających. No na przykład jak ponad 100 strzelała, to tylko 24 były w małej tarczce strzelone, nie? To jest ciężko strzelać, bo to przeważnie nerwy tam grają rolę, nie? Czy zdarza się, że taki tytuł zdobywa ktoś, nie wiem, wielokrotnie czy kilkukrotnie? Nie, raczej się nie zdarzyło, bo tutaj są na tym łańcuchu nazwiska. Każdy tam jeden raz, nie ma podwójnego nazwiska. No to proszę Państwa, mieliśmy zaszczyt rozmawiać z prawdziwym królem Bractw Kurkowych. Tak, to jest najwyższa godność w Bractwie Kurkowym. Po raz 8 Polacy sięgnęli po klasykę literatury polskiej i uczestniczyli w narodowym czytaniu. Szczecinecka edycja miała miejsce w zamkowych komnatach. Akcję zainicjował prezydent Bronisław Komorowski. Prezydent Andrzej Duda ją kontynuuje, obejmując patronat nad czytaniem. W tym roku para prezydencka zaproponowała do czytania 8 nowel. 8 nowel w 8 edycji. Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę, ani zapomnieć o naszej historii. Szczecinecką edycję przygotowali pedagodzy i uczniowie ze szkoły nr 6. Zaproszenie do wspólnego czytania tekstów m.in. Żeromskiego, Konopnickiej, Orzeszkowej, Sienkiewicza, Prusa i Rejmonta przyjął poseł Radosław Lubczyk. Przyjęli samorządowcy z burmistrzem Danielem Rakiem, przedsiębiorcy, kierownicy jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych. Czytali uczniowie szczecineckich szkół, harcerze i mieszkańcy miasta. Wprawdzie aura nie do końca sprzyjała organizatorom tego przedsięwzięcia, ale mimo to Szczecinecki Dzień Baniek Mydlanych można uznać za udany. Dla dzieci pochmurna pogoda nie była straszna. Na plac koncertowy przybyły tłumnie. Możliwość puszczania olbrzymich baniek mydlanych, możliwość tworzenia różnych figur, a także możliwość ich ganiania działała na dzieci jak magnes. Bańki były główną atrakcją, a i towarzyszących działań było wiele. Były konkursy z nagrodami, był również dmuchany zamek. Dzień Baniek Mydlanych zawitał w sobotnie popołudnie do Szczecinka. Co to za impreza? Jest to wydarzenie o charakterze zwłaszcza prorodzinnym. Skupiamy się na tym, aby wyciągać rodziny, ludzi w gronie najbliższych na zewnątrz, aby odłożyć gadżety elektroniczne i działać, spędzać fajnie czas tutaj na zewnątrz, tworząc bańki mydlane. W roli głównej właśnie bańki mydlane, na czym polega ta zabawa wspólna, rodzinna? Na tworzeniu mydlanych wytworów, kolorowych obłok, które nam tutaj już od rana dzisiaj atakują naszą przestrzeń, na której się znajdujemy. I rodzice, i maluszki biorą aktywny udział w tych konkurencjach i przyłączają się.
Czyli są tu, jest tu jakaś rywalizacja, są jakieś konkursy, tak? Tak, konkursów jest masa, począwszy od konkursu, który już był organizowany dawno temu, internetowy, poprzez konkursy w naszej strefie animacji, aż po konkurs główny, który daje możliwość naprawdę zgarnięcia fajnych nagród, bo są to gadżety do tworzenia baniek mydlanych, płyny marki Bombini. Czy jest jakaś tajemnica na stworzenie takich wielkich baniek? Czy to właśnie wszystko zależy od tego tajemniczego płynu? Nie, niekoniecznie. Wszystko zależy od naszej motywacji, chęci do działania, bo często jest tak, że warunki atmosferyczne nie sprzyjają, czyli kiedy jest zbyt mocny wiatr albo kiedy nie ma go wcale, to naprawdę ciężko tą bańkę stworzyć, więc trzeba być cierpliwym, odpowiednio ten wiatr w te żagle łapać i naprawdę można zrobić nawet metrową bańkę mydlaną z cierpliwością, uśmiechem na twarzy i z odpowiednimi gadżetami oczywiście. Czyli rozumiem, jeżeli komuś się bardzo to spodoba, czy może taką zabawę przenieść sobie do domu? Oczywiście, że tak. Właśnie dlatego dajemy możliwości zdobycia nagród w postaci tych gadżetów do tworzenia, w postaci naszych płynów. Jest to płyn z taką fajną, tajemniczą recepturą, którą dopracowaliśmy tego sezonu w taki sposób, aby nie pozostawiać najmniejszych plam na ubraniach, bo to ważne, kiedy dzieci tutaj biegają cały czas w tych bańkach i przede wszystkim, żeby to było bezpieczne dla otoczenia. W dzisiejszych czasach to też dość istotne chyba. To w takim razie życzymy Wam dobrej zabawy, i pogody trochę lepszej, a przynajmniej nie gorszej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mamy nadzieję, że uda się tutaj pocieszyć trochę mieszkańców, tak jak nam się udało to zrobić już w tym sezonie w 140 miastach w Polsce. Widzę, że tobie bardzo ładnie wychodzą te bańki. Trudna to jest taka sztuka puszczania takich wielkich baniek? Nie, ja pierwszy raz puszczam bańki. I jak ci wychodzi? No na początku było źle, ale teraz idzie dobrze. I jakbyś chciała kogoś nauczyć, to co trzeba robić, żeby wychodziły takie bańki, jakie zrobiłaś wielkie przed chwilą? Trzeba próbować i próbować. Doroczny festyn w kościele świętej Rozalii, czyli Rozaliada, odbył się w niedzielę. Były atrakcje dla dużych i małych, w tym pyszne potrawy i mnóstwo dobrej muzyki. Były renomowane cegiełki. Każdy, kto je zakupił, brał udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Kolejna Rozaliada trwa w najlepsze. Co dzisiaj parafianie i nie tylko, wszyscy ci, którzy tutaj Was odwiedzą, na co mogą liczyć? Jak zawsze u nas w Szczecinku, w parafii świętej Rozalii, mnóstwo atrakcji. Nieodłączny atrybut Rozaliady, czyli malutki deszczyk, ale on nie zniechęca nikogo, jak widać z tyłu. Mnóstwo atrakcji na scenie, występy wokalne. Przed chwilą zakończyło się poszukiwanie skarbu świętej Rozalii. To jest element, który zawsze gromadzi mnóstwo ludzi, adrenalina sięga zenitu. W tym roku nagrodą była lodówka zamrażarka, udało się znaleźć młodej rodzinie, więc fantastycznie to wyszło, angażują się wszyscy, całe rodziny. Byli skauci Europy, będzie zespół The Most, będą Tristarsi, będą talenty wokalne z naszej parafii, cały czas licytacje, cały czas zabawa z fantami. Wszystko po to, żeby remontować naszą parafię. A takie właśnie najbardziej pilne potrzeby tego kościoła to co? W tej chwili jest to malowanie, jak wejdziemy do środka to widać, zdjęte są stacje drogi krzyżowej, kościół jest malowany, był szpachlowany. Niedawno na zewnątrz zostały założone kosze do odprowadzania wody deszczowej, żeby przestał przeciekać dach, żeby można było dalej uszczelniać i ocieplać kościół, żeby Rozalia nie słynęła już z tego, że jest bardzo zimno. Rozaliada to przede wszystkim dobra zabawa i też integracja wszystkich tutaj członków parafii. Tak, i możemy powiedzieć, że nie tylko członków naszej parafii, bo tutaj są dzieci, rodzice, dziadkowie, czasami nawet i pradziadkowie. Z terenu naszej parafii przede wszystkim, bo to jest nasze święto, ale zawsze jesteśmy otwarci, zapraszamy wszystkich i docierają ludzie do nas ze Szczecinka, ale również z okolic. Są tacy, którzy po kilkanaście kilometrów przyjeżdżają co roku. Czy chętnych do pomocy było dużo? Tak, nie możemy narzekać na to, jest taka stała, mocna ekipa, która na hasło Rozaliada rzucone gdzieś tam w połowie kwietnia po prostu się zbiera. Każdy mniej więcej wie, co ma robić. Współpraca jest doskonała, wspaniali ludzie, więc wszystko idzie jak po maśle. Wobec tego życzymy Wam, żebyście uzbierali jak najwięcej pieniędzy i się dobrze bawili przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za rok. Około 300 zawodników stanęło na starcie do bardzo nietypowych zawodów. Zawodnicy ścigali się na rowerach na dystansie 2,5 km, płynęli kajakami na dystansie 0,5 km i pokonywali ponad 7-kilometrową trasę biegu z przeszkodami. Jak zapewniali organizatorzy, była to pierwsza edycja zawodów Active Challenge w Szczecinku i w Polsce. Organizatorzy zaplanowali również trasy dla mniej zaawansowanych oraz dla dzieci. O biegu opowiada najlepszy specjalista w dziedzinie komentowania biegów Roman Toboła.
No specjalista od biegów, ale trochę innej formuły, bo to jest w ogóle nowość w Polsce. Kiedy ja biegałem jako biegacz, a biegałem dużo lat, właściwie od 70-tych lat, czyli tworzyłem, jakby można powiedzieć, bieganie w Polsce, o czymś takim w ogóle nie słyszeliśmy. To było nieznane. I dobrze, że się to narodziło, nowa formuła, coś nowego, ale jest to pewien problem, od razu sięgam szerzej. To jest pewien problem do organizatorów dużych biegów w Polsce. Ja będę komentował jutro duży bieg, nie powiem gdzie, tam rozgrywane są Mistrzostwa Polski w biegu półmaratońskim, maraton wrocławski, maraton poznański. Prawie wszędzie w tym roku tąpnięcie, jeżeli chodzi o frekwencję. Co się dzieje? Zaczęliśmy się zastanawiać. No właśnie, większość zawodników, którzy przebiegli krótsze dystanse, dziesiątkę, półmaraton, potem maraton, zapragnęła czegoś nowego, nowych doznań. Ja nawet nie powiem nowych wyzwań, nowych doznań na trasach biegów. A więc niektórzy poszli w biegi górskie, potem powstały biegi ultragórskie w różnych formułach, a więc zbieganie, podbieganie, zbieganie i zbieganie, biegi ultradługie, 100 km, biegi 24-godzinne, biegi etapowe, triatlony, Ironman, potem podwójny Ironman, niedawno Mistrzostwo Świata Polaka właśnie w podwójnym Ironmanie, potrójne, pięciokrotne, to szaleństwo. To się no właśnie, co to jest, że ludzie sobie utrudniają, zamiast zwykłe bieganie chcą sobie jak najbardziej utrudnić. Co w tym jest takiego? Kiedyś prezydent Stanów Zjednoczonych John Fitzgerald Kennedy, jak Amerykanie wychodzili z kryzysu, dawne to były lata, 63 rok, wypowiedział znamienne słowa i myślę, że w tych słowach trzeba by szukać odpowiedzi. A prezydent powiedział do Amerykanów wtedy: nie módlcie się o to, żeby było łatwo. Módlcie się o to, byście byli silni. I okazało się, że oni się w dobrym kierunku i skierował, bo tak się modlili, że naprawdę zostali silni i w pewnym momencie ta gospodarka amerykańska wysforowała się na czoło przed wszystkie gospodarki. Coś w tym jest. Człowiek zawsze szukał wyzwań, człowiek zawsze szukał trudności, człowiek zawsze w męczeniu nie znajdował wielkie przyjemność. Dyskusyjny klub filmowy we wrześniu proponuje kolejne filmy. W najbliższą środę zostanie pokazany film izraelski Synonimy. Kolejne dwa filmy to produkcje polskie. Projekcje w każdą środę o godzinie 18:30. Zapraszam serdecznie na kolejną projekcję dyskusyjnego klubu filmowego. Tym razem chcemy Państwu zaprezentować film, który w ubiegłorocznym festiwalu sztuki filmowej w Berlinie uhonorowany został główną nagrodą, więc Złotym Niedźwiedziem, a mowa oczywiście o filmie izraelskiego reżysera Nadava Lapida, filmie zatytułowanym Synonimy. To kino eksperymentalne, kino trudne, aczkolwiek bardzo, można powiedzieć, interesujące od strony warsztatowej. Film pokażemy oczywiście w środę o godzinie 18:30. Nasze kolejne filmowe projekcje dotyczą już tylko i wyłącznie kina polskiego. W związku z tym, że zaczyna się właśnie festiwal filmów polskich filmów fabularnych w Gdyni, no chcemy dostroić się do tego arcyważnego dla polskiej kinematografii wydarzenia i proponuję Państwu dwa tytuły. Pierwszy z nich to film legendy, bo tak śmiało można już powiedzieć o Janie Jakubie Kolskim, polskiego kina, a mowa oczywiście o jego najnowszej produkcji filmowej zatytułowanej Ułaskawienie. Jest to kino historyczne, kino bardzo mądre, bo trzeba mądre i przede wszystkim zniuansowane, jeśli chodzi o pewne postawy wobec zła, o których ten film opowiada. Akcja filmu rozgrywa się zaraz po zakończeniu II wojny światowej i dotyczy, można powiedzieć, instalowania komunizmu w Polsce i konsekwencji nie tylko politycznych, ale głównie moralnych. Tak jak powiedziałem, film zniuansowany, świetnie zrobiony. Jest to przykład, proszę Państwa, kinematografii historycznej, która jest, no, można powiedzieć, zorganizowana na bardzo wysokim poziomie, również intelektualnym. Nie da się ukryć, że naród, który nie potrafi opowiadać o swojej przeszłości, przegrywa przyszłość. I Kolski znakomicie to rozumie i ten film naprawdę jest jednym z najciekawszych filmów dotyczących zakończenia II wojny światowej i pierwszych lat komunizmu w Polsce, jaki w ogóle do tej pory zrealizowano w polskiej kinematografii. Kolejny z filmów, który chcemy Państwu zaprezentować, to film bardzo utalentowanej polskiej reżyserki filmowej Jagody Szelc, którą znamy chociażby z jej debiutanckiego obrazu zatytułowanego Wieża. Tym razem jest to thriller, psychologiczny thriller zatytułowany Monument. Film bardzo przewrotny, świetnie zagrany. Tutaj taką ciekawostką jest, że wystąpiła w tym filmie grupa początkujących aktorów, absolwentów szkoły aktorskiej, ale znakomicie sobie poradziła. Ci z Państwa, którzy lubią polskie thrillery i znają twórczość artystyczną Jagody Szelc, ten niepokój, który drzemie w jej propozycjach filmowych, na pewno będą zadowoleni. DKF Szok, środa 18:30. Serdecznie zapraszam.
Wojskowe koło PTTK w Jarusy nie ustaje w swoich działaniach. Każda pora roku to nowe wyzwanie i nowe imprezy. Latem, ze względu na porę urlopową, imprez było mniej. Ale jesienią to już okres, w którym w Jarusy zapraszają na rozmaite imprezy. To raz czas rajdów samochodowych i rowerowych. Zbliża się jesień. Lato się kończy, jesień zaczyna, na rajdy wybiera się w Jarusy w rodzina. Ale nie tylko w Jarusy. W imieniu zarządu koła PTTK naszego koła zapraszam na dwie nasze już powiedzmy jesienne imprezy. Najbliższa 15 września, kolejny cykliczny rajd samochodowy. Tym razem uczestnicy tego rajdu odwiedzą ziemię pilską, konkretnie Piłę i Skrzatusz. Poznamy miejsca związane ze Staszicem, a więc muzeum, park Staszica, plac Staszica, ciekawy kościół świętej rodziny z wystrojem barokowym, kościół kapucynu z największym krucyfiksem w Polsce 7-metrowym i inne ciekawostki. Po tym odwiedzimy Skrzatusz, Sanktuarium Maryjne. To najbliższa impreza 15 września. Zapisy w siedzibie koła PTTK w Jarusy oraz Centrum Informacji Turystycznej. Tam są dostępne regulaminy. Można się z nimi zapoznać i serdecznie zapraszam. Ilość miejsc jest nieograniczona. Na chwilę obecną jest 8 samochodów. Może być i więcej. Był taki rajd po ziemi kaszubskiej, że było 31 samochodów i wtedy było ciężko opanować już taki rajdzik. Tak więc polecam, zapraszam, a przy okazji zapraszam na kolejną imprezę. Tydzień później już rowerzystów. Również na cykliczny rajd na spotkanie ze Złotą Jesienią. To już będzie 22 września, więc praktycznie drugi dzień jesieni. I zapraszam. To będzie fajna trasa szlakiem tak zwanego Pazura Wilka. Szlak wyznakowany przez Naleśnictwo Szczecinku, przez Jankowo, przez Jadwiżyn, Lasek Klasztorny, Mysią Wyspę, a zakończenie w Zapiku przy ogródku tam nad jeziorem. Taka trasa 25-26 km i to będzie impreza dla rowerzystów, powtarzam, 22 września. A więc to są jeszcze najbliższe dwie imprezy. Zapisy również w siedzibie koła PTTK oraz Centrum Informacji. Tam również jest dostępny regulamin tego rajdu. Polecam, zapraszam. To są nasze najbliższe imprezy. Oczywiście będzie tradycyjny pieczony ziemniak, będzie grzybobranie, jak będą grzyby. Będzie rajd Czesiecko, ale o tych imprezach październikowych powiemy w terminie późniejszym. I to już wszystko, co chcieliśmy Państwu przekazać w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach zobaczymy jeszcze relacje z zawodów Active Challenge, a nasz program zakończy magazyn Vectra Media.